Cześć, jesteśmy w Nieznanicach, w starym PGR-ze. Tutaj kiedyś pracował mój tata, to było dawno, dawno. Ten PGR już jest nieczynny, coś koło 15 lat. I chciałem wam pokazać, bo kurczę, nie wiadomo jak to długo jeszcze będzie. Słuchajcie, tutaj jest rampa. Dawniej nie było takich fajnych sprzętów, wózków widłowych. Tutaj podjeżdżały samochody ciężarowe i traktorami zostały zwożone, były zwożone wszystkie załadunki. Tutaj jest komin od kotłowni. On ma coś około chyba 24 metrów, z czego dobrze pamiętam. Moi koledzy wchodzili na górę. Tacy byli odważni. Tutaj była kotłownia. Oczywiście to już jest wszystko rozebrane, zamurowane, jak widzicie. Stały cztery piece. Tutaj te otwory ceglane to były wyjścia z piecy i wchodziły tutaj do komina. Tak, tutaj wchodziły, przyłącza wszystkie i ta kotłownia ogrzewała kilka bloków takich po PGR-owskich. Ciekawe, czy tam się da sięgnąć, ale chyba nie. Oj, tutaj w tym miejscu był składowany węgiel. Tego węgla było cholernie dużo, jak pamiętam. Jako dzieciak. Tutaj ta kotłownia, która jest teraz zamurowana, jest wszystko, nie ma nic. Ta kotłownia tutaj bardzo fajnie funkcjonowała. Ale nic, idziemy dalej. Tak chcę wam na szybko pokazać, bo nie wiadomo jak długo to będzie jeszcze stało. Zobaczymy. Tutaj był taki główny plac. Główny plac, gdzie stały traktory, ciągniki, kombajny, przyczepy. W jednym z tych garaży również mój tata trzymał swój traktor. I przypuszczam, że niektórych widzów, którzy to będą oglądać, rodzice, dziadkowie również, tam pod Wiatami, gdzie są te Mausery, tam stały kombajny. Pamiętam chyba trzy Bizony. Obok dwa kombajny do kukurydzy, na środku przyczepy. Tam na końcu, w tej przestrzeni takiej pomiędzy tymi słupami, tam była stolarnia, kuźnia. Także PGR był w zupełności samowystarczalny. Sami produkowali drewno na burty. Także tak to fajnie wyglądało. Ja pamiętam tutaj to było pięknie wymalowane krawężniki. Tutaj było naprawdę zadbane. Krawężniki były wymalowane wapnem. Było czyściutko. Tutaj na tym murku bardzo często, bo to były takie czasy, gdzie dla pracowników PGR-u było mleko, był deputat. Jak ktoś miał dzieci, to my chodziliśmy zawsze tą drogą. Tą drogą, tam jest jeden blok widoczny, tam są cztery takie bloki. Tą drogą chodziliśmy po mleko, ale jako małe dzieci na tym murku stawialiśmy bańkę, bo nie mogliśmy jej po prostu podnieść i piliśmy świeże mleko. I tak to wyglądało. Niestety to już jest tak strasznie rozwalone. Zobaczymy, czy tam coś widać. Co tam jeszcze jest? Widać coś? Pusto. O ile dobrze pamiętam, to tutaj stała maszyna do przesiewania zboża.
Kurczę, teraz jak tutaj jest to zarośnięte, naprawdę. Kiedyś tutaj było naprawdę ładnie. To wszystko prężnie działało. Tam jest obora. Tam były krowy. Tam jest ponowna obora, za chwileczkę tam przejdziemy. Tam była właśnie mleczarnia. Tutaj widzicie, kochani, pałac w Nieznanicach. Jak ten PGR działał, to ten pałac należał do PGR-u. Tam była stołówka dla pracowników, przedszkole, gdzie uczęszczałem, i wielu innych dzieciaków, jak nasi rodzice pracowali tutaj, na PGR-ze, to my byliśmy bardzo blisko pod opieką przedszkolanek, Mikołaje, samochody strażackie takie, kurcze, jakie to były czasy. Tutaj za tymi drzwiami była ta maszyna, z tego co pamiętam. Ta maszyna do odsiewania zbóż. Zobaczmy, co jest tam. Tam nie byliśmy. Ja tam wejdę zobaczyć. Tutaj jest wszystko zamknięte. Idę zobaczyć. Może włączę światło. Ja cię. Jestem tutaj, musiałem włączyć lampę, bo tutaj jest ciemno. O, tam jeszcze coś stoi, kurczę. Nie pamiętam, co tutaj było. Może coś znajdziemy, proszę. Jest i łódzka. Polmos. To jest od turbiny, od wiatraka. Świetne miejsce. Wow, ale tam było fajnie. Tutaj też coś jest. Tutaj stały silosy, takie cztery silosy, nawet widać fundamenty, tak troszeczkę widać. Tutaj nie wiemy, co było. Są jakieś ślady. Tak, zawalony strop. Zajrzymy do góry. Oj, stare krzesła, wysiedziane. A tutaj, z tego co pamiętam, był już pierwszy warsztat. Tutaj naprawiano traktory. Zobaczymy, może od góry coś będzie widać. Jest i okno.
Wejdźmy do środka. Kurczę. Kiedyś tutaj pamiętam, jak mój tata pracował, przyjeżdżaliśmy tutaj rowerami, bo mogliśmy, no przyjeżdżaliśmy do naszych rodziców zapytać się, nikt nas nie gonił, nic, tutaj były kanały, filtry. Tutaj już coś się zawala. Paski. Tutaj nie pamiętam, co było. Jakiś regulamin. Pierwsza pomoc. Bezpieczne zasady. Zasady bezpiecznej pracy. Stare segregatory. Smarowanie, płyny, filtry, to jest jakaś klepisko, obsługa, ale prawdopodobnie kombajnu. Tutaj też coś jest. Ciągnik. Belarus MT380. Dobrze, chodźmy dalej. Tutaj jest taki budynek. Nie pamiętam, co tutaj było. Jest napisany magazyn zbożowy, ale z racji na te pękające stropy nie będziemy. Zobacz, to jest otwarte. Tak, zobaczymy, czy tam się uda dosięgnąć naszym statywem. Nie wiem, czy coś widzieliście. Tutaj z tego, co pamiętam, były magazyny jakieś takie na właśnie opryskiwacze. Też na jakiś sprzęt. A tutaj była waga. Wszystkie zbiory, które były zbierane na polach, były tutaj ważone. Oczywiście młodzież już tutaj szaleje. Zawsze na tej wadze jako dzieci staraliśmy się ją rozchuśtać. Waga, wiecie, miała coś takiego, że potrafiła się ruszać do przodu i do tyłu. Natomiast tutaj już chyba nie zrobimy. Proszę, jest i waga. Tutaj nic nie widać. Kurczę, to kiedyś naprawdę tętniło życie moje. Właśnie na takich stolarniach, jak tam była na początku, pracownicy sami wykonywali wszystko, wszystkie dachy. Zobaczcie, jak to jest ładnie zrobione. Tutaj są zabudowania, a tutaj jest ten pałac. Pałac w Nieznanicach, w tej
tej chwili jest tutaj hotel i restauracja. Można to zobaczyć gdzieś na internecie. Były również kuchenne rewolucje pani Magdy Gessler. Kurczę, jak to pozarastało. Tutaj, słuchajcie, naprawdę gdzieś tutaj jest krawężnik. I one kiedyś były naprawdę pomalowane na biało. A teraz chcę wam pokazać właśnie tam, gdzie była mleczarnia. Tam, gdzie chodziliśmy po mleko. Codziennie, pamiętam, chyba na godzinę 19 albo na 18. Dzieciaki chodziły z bańkami. W zimę, wychodząc z domu, zawsze wlewaliśmy do bańki wodę. Wylewaliśmy ją gdzieś na śniegu, żeby zamarzło. Zanim przyszliśmy, to już była ślizgawka. A tu siedział bardzo często pan stróż. Tutaj miał znakomity widok, bo tutaj była ławka. Widział stąd wszystko, widział cały Obeś. Tak, tutaj. Tak, tutaj została tylko stal, która niestety jeszcze jest, ale stąd miał znakomite pole widzenia, słuchajcie, zobaczcie. Tutaj były ogródki, pamiętam, jakieś małe, krowy. I stąd miał bardzo dobry widok, widział wszystko. Widział, co się dzieje tam. Tam z tyłu w oddali taki mały budynek. Nie wiem, czy tam podjedziemy. Tam była stacja paliw. PGR-y miały swoje stacje paliw. Ciągniki mogły wtedy podjechać. Sorry, bo się strasznie trzęsie. Okej. Okay. Nawet jakieś grzyby tu są. Tak, to są takie grzyby. I słuchajcie, tutaj będąc stróż, widział wszystko, co się dzieje. Od tamtej strony, w bramie wjazdowej oraz tutaj na pałac w Nieznanicach, który, jak wcześniej wspominałem, był stołówką, świetlicą, biurami. Tutaj były biura. A tutaj co jest? Gdzie? Tutaj. Wiesz co, tutaj były... Tutaj była właśnie mleczarnia. Tutaj był punkt, jak się przychodziło po mleko. Stąd było mleko z obory zwożonej. Z tego, co pamiętam, to tutaj, w tym budynku, była rzeźnia. Rzeźnia, no takie pomieszczenie, gdzie były zabijane świnie, krowy, po to, aby na stołówkę było mięso. Wtedy nie było sklepów, nie było takich fajnych. Tutaj te budynki zostały wykupione, właśnie ten budynek tego pięknego pałacu. A tutaj właśnie do tych drzwi przychodziliśmy. Za tym okienkiem było pomieszczenie, gdzie to było wydawane, gdzie to było wpisywane na kartki. Tutaj były obory. Po prawej, po lewej stronie było bardzo, bardzo dużo krów. Ten PGR, o ile dobrze pamiętam, miał około 300 hektarów łącznie ziemi. Także ja tak to pamiętam. Co pamiętam, to staram się wam przedstawić. Zapewne się mylę z wieloma rzeczami, ale co nie zmienia faktu, że no działo się tutaj wtedy, naprawdę. Działo się. Życie tutaj tętniło. Tutaj na środku, pamiętam, stała taka studnia głębinowa, ale już jej zapewne nie ma. Nie ma, zostało tylko, nie będziemy tam dalej szli. Była taka studnia, została chyba tylko dziura. Bądź zostało, jest dziura. Zostało tu zasypane, uważaj, Wiktor. Chodźmy. Także dzięki, że oglądacie. Kto
zna, kto słyszał o tym PGR-ze, o tej miejscowości, o tym, co się tutaj działo, to napiszcie może coś ciekawego, fajnego. Ciekawe, jak długo to jeszcze będzie stało, czy ktoś to kupi, czy to zostanie po prostu rozburzone. Dobrze. Trzymajcie się, tak? Tak, trzymajcie się. Cześć. Dzięki za oglądanie. Tutaj jest właśnie ta stacja, gdzie traktory przyjeżdżały i tankowały swoje zbiorniki. Są dwa dystrybutory, jeszcze są pistolety. Jest zamknięte. Nie będziemy tam przechodzić, trzeba to uszanować. Słuchajcie, tak to naprawdę fajnie wyglądało. Jeszcze chcę wam pokazać takie stodoły i silosy na kukurydzę, gdzie dla krów, dla bydła było magazynowane pasze, kukurydza i kiszonka. A tutaj przeskoczyliśmy już do miejsca składowania kiszonek. Czyli tutaj była zsypana kukurydza. Są takie boksy 3. Detem to było wszystko. Jeszcze wtedy chodziły dety. Detem było to wszystko ubijane, a tutaj była stodoła na słomę i na siano. Tutaj w tej części zabudowanej było siano, o ile dobrze pamiętam. Tutaj w tej części otwartej była słoma. Tutaj były wentylatory, o właśnie, pamiętam, tam przechodziliśmy jako dzieciaki. Tutaj były wentylatory. Zobaczmy, co tam pozostało. O, widzicie tam to siano pod sufitem? Ha, ha. I tutaj, nie wiem, czy to widać, są uplecione takie sznurki, bo my tędy przechodziliśmy. My potrafiliśmy się tak wspinać po słomie. Przechodziliśmy tutaj tędy górą. Tu jest taka dziura. Nie, no, przechodziliśmy tędy. Tu potrafiliśmy robić huśtawki. Gdzieś może jeszcze byśmy znaleźli sznurki nawet pod sufitem. I taka była nasza zabawa. Nie graliśmy w Minecrafta, tylko my sobie zbudowaliśmy nasz świat Minecrafta, PRL-u. Fajnie było. O. Tak, i tutaj właśnie była. Tutaj wisi jeszcze sznurek. Wiszą sznurki. My tutaj potrafiliśmy robić właśnie genialne huśtawki. Widzicie sznurek? Tam jest jeden, drugi, tutaj wisi trzeci, czwarty. No, po słupach się wspinaliśmy. Wspinaliśmy się po słupach, podwieszając się przechodziliśmy górą. Robiliśmy huśtawki. I tak wyglądało nasze dzieciństwo. Dzieci PRL-u. Tym razem to koniec, nie przedłużam, trzymajcie się. Cześć.